Konfederacja. Kłaniam się, szczęść Boże. No to w takim razie prawica się powinna chyba cieszyć, że teraz partie lewicowe będą sobie wyrywały tych samych wyborców, a centrum i prawa strona sceny politycznej pozostanie do zagospodarowania przez kogoś innego. Co na to pan poseł Grzegorz Braun? Ja nie odczuwam, panie redaktorze, szanowni państwo, niskiej satysfakcji, która mogłaby wynikać z głębokiego upadku polskiej elity politycznej. No cóż, lewica odsłania swoją twarz, czy raczej szpetną gębę. Jak zwykle okazuje się, że nie ma Polakom niczego do powiedzenia poza inicjowaniem kolejnej nagonki na Kościół, kolejnego otwierania kolejnego sezonu polowań na dzieci nienarodzone, no i oczywiście poza głębokim sięganiem do cudzej kieszeni po nie swoje pieniądze. To jest miałkość, nędza programu lewicowego. Niezależnie od tego, czy to jest PRL, czy post-PRL, zawsze wychodzi na to samo. Huzia na czarnych, rób ta, co chce ta. Dajmy ludziom szereg obietnic bez pokrycia i jakoś to może będzie, może przez pomyłkę na nas zagłosują. Jedno sprostowanie, szanowny panie redaktorze, pan mówi, że wyborcy o nastawieniu lewicowym mają do wyboru trzy formacje. Ja myślę, że jest ich razem cztery. Również bowiem partia aktualnie rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, w kwestii wydatkowania nie swoich pieniędzy reprezentuje politykę stricte lewicową, socjalną. To jest teoria państwa w Konfederacji, że wszyscy poza wami na świecie w zasadzie chyba są lewicowi. No ale powiedzmy w takim zwykłym podziale, jak to przeciętnie, że tak powiem, obywatele rozumieją, to jednak obecnie Zjednoczona Prawica no jest prawicą. przynajmniej jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, panie pośle. Nie pozwoli pan, żebym dojechał do kropki. No jednak spróbuję. Tak, to smutny fakt, powtarzam, nie budzący we mnie niskiej satysfakcji, że tylko Konfederacja na tej scenie politycznej ma do zaoferowania rzetelne podejście tak do życia ludzkiego, jak i do polskich tradycji narodowych, jak i wreszcie do prywatnej, indywidualnej własności, wolności, do naszych pieniędzy po prostu, które inni tak chętnie rozrzucają na koszt Polaków. Adrian Zandberg wywołał tutaj przy tej okazji Konfederację. Młodzi, nawet jeżeli pani poseł mówiła, że nie mają porównania co do rządów lewicy, to mają porównanie do rządów prawicy aktualne, tu i teraz. Pani poseł, chwileczkę, ja zaraz oddam głos. Tylko chciałem wywołać jeszcze, bo to Adrian Zandberg odnosił się do postulatów i projektów Konfederacji. Czy pan Grzegorz Braun wyjaśniłby mniej więcej, jak to wygląda z tymi mieszkaniami, jaki jest plan Konfederacji na zmianę sytuacji mieszkaniowej Polaków, bo rzeczywiście ona nie jest dobra. Tak, ja państwu chętnie wyjaśnię, że mieliście tutaj do czynienia z czymś, co oczywiście w TVP Dezinfo jest codziennością. No taka sobie drobna, subtelna manipulacja. Oczywiście bekę z Adriana Zandberga wstępnie nakręcił na Twitterze kolega dr Sławomir Męczen z Konfederacji. I to jemu publika zawdzięcza sporo śmiechu z tej manifestacji kompletnej dezorientacji tego lidera lewicowego, jeśli chodzi o rynek usług budowlanych, mieszkaniowych. No ale państwo to tak przycinacie, żeby Konfederacja gdzieś tam na marginesie sobie zaistniała. Ja właśnie dlatego, że kolega Męczen dziś jest nieobecny, czuję się w obowiązku to sprostować. A co do sprostować, panie pośle, bardzo proszę. Proszę sprostować. Co pan chciał sprostować? Już to uczyniłem. Tak, no klasyczna manipulacja. Wytnijmy 80% tej komunikacji twitterowej. Wykreślmy z tego kolegę Męczena. Zostawmy tylko to, że Zandberg... Co pana kolega Męczen wniósł do tej dyskusji tak ważnego, że pan to chciał sprostować? Bardzo proszę. Widzowie chyba nie zrozumieli do końca, bo ja na przykład nie rozumiem, co pan mówi.
odsyłam do tej komunikacji na Twitterze i proponuję, żeby to zestawić z tym przekazem, który państwo tutaj wysmażyliście. Co do oferty programowej, no to państwo widzicie, że właśnie mamy tutaj do czynienia z przedstawicielami formacji, które chętnie rozdają nie swoje pieniądze. Nie tłumaczą państwu tylko, że żeby wręczyć wam prawą ręką jedną złotówkę, to muszą pewnie 10 wyciągnąć lewą dłonią z waszej kieszeni. I tutaj niestety co do pryncypiów prawnoustrojowych nie ma zasadniczej różnicy między moimi czcigodnymi konkurentami i ich formacjami. Tylko Konfederacja, powtarzam, wyłamuje się na prawo z tej pułapki dziejowej, w której... Panie proszę, miał pan szansę, przepraszam, bo ja muszę dopuścić jeszcze innych do głosu. Miał pan szansę wyjaśnić, jaki jest plan Konfederacji na to, żeby Polacy mieli lepszą sytuację mieszkaniową. Zajął się pan posłem Mencelem oraz tym, że Konfederacja ma najlepszy plan. No szkoda trochę, ale w takim razie spróbujmy w innym miejscu. Może pan Grzegorz Napieralski powie w takim razie, jaki jest plan na te kwestie mieszkaniowe Koalicji Obywatelskiej, bo zdaje się, że no, to jest ważna sprawa do rozwikłania. Na pewno ważna, ale jeżeli pan redaktor i państwo pozwolicie. Po pierwsze, ja nie mam wrażenia, że jest wyrywane jakieś, czy próba wyrywania elektoratu lewicowego, bo tak jak powiedziałem, po stronie Koalicji Obywatelskiej nikt nie kalkuluje. Coś się wydarzyło w zeszłym roku, myślę tutaj o wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przez wiele miesięcy trwały protesty, kobiety wychodziły na ulicę, protestowały i też w TVP Info bardzo często byliśmy pytani o stanowisko w wielu sprawach dotyczących kobiet. No i takie stanowisko główna partia Koalicji Obywatelskiej, czyli Platforma Obywatelska, wystosowała, przygotowała, ogłosiła. Ja się z tym stanowiskiem zgadzam, dotyczące właśnie edukacji seksualnej, dostępu do środków antykoncepcyjnych, również liberalizacji ustawy aborcyjnej. Więc tutaj ani nikt nie chce nikomu niczego wyrywać, ani też nikt jakby brutalnie nie kalkuluje, więc chciałem to absolutnie wyjaśnić. My uważamy, że tak powinno właśnie być, że kobieta, dziewczyna powinna mieć dostęp do lekarza ginekologa, do specjalisty, może kupić środki antykoncepcyjne, że w szkołach... Już wiemy, może wróćmy do tych mieszkań, bo tutaj sytuacja jest jasna. Państwo mają swoje stanowisko, przedstawiliście je, Lewica przedstawiła, ale jest kwestia właśnie tych postulatów dotyczących spraw mieszkaniowych. Czy tutaj macie jakąś odpowiedź na to, co powiedziała Lewica? Słuchałem z uwagą pana posła Czerniaka, który mówił o ich pomyśle. Powiem tak, no w wielu miejscach ten pomysł już funkcjonuje od wielu lat. To na przykład są towarzystwa budownictwa społecznego, czy na przykład w mieście w Szczecin są TBS-y, budują mieszkania i faktycznie na takich właśnie zasadach jakby tajnego wynajmu bez możliwości, przynajmniej teraz wykupu, można w takich mieszkaniach zamieszkać. Więc gdybyśmy faktycznie przyjrzeli się wszyscy razem dokładnie temu, jak funkcjonuje program Prawa i Sprawiedliwości Mieszkanie Plus, jak wyglądają programy, które już wiele lat temu, czy kilkanaście, 20 lat temu zostały wprowadzone, te TBS-y, o których wspominałem, i być może znalezienie jeszcze lepszej tak naprawdę zasady dla ludzi, którym faktycznie jest w życiu gorzej, którzy nie mają możliwości ani zarobienia takich pieniędzy, żeby to mieszkanie wynająć, bo pochodzą tak naprawdę z miejsc takich, gdzie no, różne sytuacje życiowe się zdarzają. Nie chcę nazywać ich patologicznymi, ale wiemy dokładnie, że w Polsce jest różnie. Ja jestem za tym, i tu się różnię od pana posła Brauna, za tym, żeby państwo w trudnych sytuacjach życiowych Polkom i Polakom pomagało. Właśnie od tego jest państwo, dlatego się zjednoczyliśmy właśnie w społeczeństwo, w naród, żeby sobie nawzajem również pomagać i też razem płacimy podatki, żeby z tych podatków właśnie ta pomoc później płynęła do nas. Więc ja jestem za tym, aby o takich sprawach ważnych dla Polek... Ja jestem za tym, żeby o takich sprawach ważnych dla Polek i Polaków absolutnie rozmawiać, a kwestia mieszkaniowa jest kwestią absolutnie fundamentalną. Pan poseł Brown chciał ad vocem, tak? Dobrze rozumiem? Tak, rzecz w tym, żeby państwo mniej przeszkadzało uczciwym, normalnym Polakom prowadzić normalne życie. A zatem akcja otwieramy, zbieramy podpisy pod projektem takiej ustawy, której sprawozdawcą będzie pan dr Sławomir Mencen. Dość lockdownów, wypuśćcie naród z kwarantanny, odczepcie się od polskich przedsiębiorców, nie tylko restauratorów, ale także i przedstawicieli wszelkich innych branż. Dajcie ludziom pracować. Panie pośle, pan słyszał o tym, że znów wzrasta liczba zakażeń codziennie osób na COVID-19? Na tej telewizji, w której pan sam pracuje. Dajcie ludziom pracować, dajcie dzieciom się normalnie uczyć, nauczyciele do roboty, wszystkie przedsiębiorstwa. A co z wirusem?
zwłaszcza... A co ma wirus zrobić? Panie pośle, co ma wirus zrobić w tej sprawie? Też nie, no to są nie, to panie redaktorze, to są niebezpieczne do roboty, panie redaktorze, przestańcie blokować system usług medycznych, przestańcie zamykać szpitalnictwo, przestańcie leczyć przez telefon, przestańcie blokować nasze panie życie. Panie redaktorze, jeśli mogę... No to jest pani dobrze, panie pośle, ja mogę przestać blokować szpitalnictwo, mogę się tego zobowiązać. Pani poseł, teraz bardzo proszę o komentarz. Panie redaktorze, no właśnie wysłuchaliśmy tutaj autoprezentacji pana posła Grzegorza Brauna. Nie ma jeszcze książeczki, którą prezentował, że nie ma żadnej pandemii. Panie pośle, proszę to powiedzieć tym osobom, którzy nawet młodym w wieku 20 paru lat, a w moim środowisku takie osoby się znalazły, które leżą pod respiratorem, i powiedzieć im, że nie ma żadnej pandemii, że to jest wymysł. Jeżeli chciałam się jeszcze odnieść do tego, co o tej dyskusji, która się odbyła na Twitterze. A tutaj, panie redaktorze, trzeci tom w przygotowaniu. Fałszywa pandemia, krytyka naukowców. Pan poseł Braun jak zwykle bardzo lubi przeszkadzać. Ja tą dyskusję między posłem Zandbergiem a panem doktorem Mencem na Twitterze śledziłam i tam beka była równo z jednego i z drugiego pana. Twitterowicze wytykali błędy. Tak naprawdę bardzo znamienne było porównanie tego, co opisywał pan doktor, specjalista od podatków, jaką miał receptę na mieszkanie, takie w stylu pana prezydenta Komorowskiego, zmień pracę i weź kredyt. Mniej więcej do tego się sprowadzało, czyli ta liberalna gospodarcza polityka Konfederacji niczym nie różni się, to też przeczytane z tej dyskusji na Twitterze, od polityki Leszka Balcerowicza, która wiemy dokąd doprowadziła. Natomiast to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, to program Mieszkanie Plus i te elementy, o którym pan z Lewicy wspomniał, są w tym programie. Pani poseł, ale jeśli można przerwać tylko, ten program Mieszkanie Plus, no powiedzmy sobie szczerze, chyba nie dał na razie jakichś spektakularnych rezultatów. Panie redaktorze, to jest, program Mieszkanie Plus związany jest z gruntami, tak? Wiemy, jak wyglądają plany zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych miastach. Za plany odpowiadają samorządy, więc to jest proces długofalowy. Nie da się za jedną kadencję, ale ten program jest dostosowywany i zmieniany. Jak również to, co jest najważniejsze teraz dla młodzieży i dla Polaków, to, aby po prostu godnie zarabiali, bo jeżeli doprowadzimy do realnego wzrostu płac. A taki wzrost mamy, bo przecież rok 2020, kiedy mamy do czynienia z pandemią, już mamy dane za styczeń GUS-u, gdzie średnie pensje wzrosły 4,8%. I do tego musimy dążyć, żeby młodzieży, Polaków było stać na własne mieszkanie. I te mieszkania, które budują deweloperzy, są i ich powstaje bardzo dużo. Czyli z jednej strony prywatne firmy, które budują, a z drugiej strony tutaj wsparcie dla tych małżeństw, dla tych młodych osób, których praca, zawód, trudna sytuacja nie pozwala na to, aby wziąć kredyt, jak proponował na Twitterze pan doktor Mencel. To znaczy on nie mówił w tym zakresie, tak? Znaczy pani poseł, niestety nasz czas się kończy już tutaj. Ja myślę, że... Ważne jest, żeby nasza gospodarka się na tyle rozwijała, żeby młodzież miała środki na własne M.